Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No, co to znaczy? No to znaczy, że wszyscy ci środowiskowcy, wszyscy liberałowie no, chcą doprowadzić cały świat w sumie do zagłady. Patrzą na to z perspektywy profesorków, dobrze płatnych profesorków na uniwersytetach stanowych z reguły i państwowych oraz z perspektywy studentów, których bogaci rodzice płacą za ich no, dosyć drogie studia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które z reguły są demonetyzowane. No, kryzys. Mamy kryzys w zasadzie ekonomiczny, galopująca inflacja, ale jest też kryzys żywnościowy. Cała wojna na Ukrainie spowodowała to, że pokazała, że wszystkie te obiecanki, żeby przejść na zieloną energię, że to wszystko działa i że to może działać. No oczywiście, że to potrzeba dużo więcej czasu na to, no ale pokazuje, że to nie jest takie proste, że jednak ropa, gaz, benzyna, węgiel i tak dalej, te wszystkie energie kopalniane, no to jest, to jest wszystko potrzebne. Zielona energia słoneczna czy wieczna nie jest tak łatwo dostępna. No i tak jak ceny również jedzenia podskoczyły dramatycznie, no w czasie tego konfliktu tu stało się jeszcze bardziej. No w Ameryce zaczęły się ceny rosnąć po tym, jak pierwszego dnia Biden zlikwidował w zasadzie wielomiliardową inwestycję rurociągu, który szedł z północy na południe Ameryki, no i otworzył ruski rurociąg, który szedł ze wschodu na zachód. Także od tego się zaczęło. No a później jak zaczęła się wojna, no to jest jeszcze gorzej. Przez lata wszyscy politycy i wszystkie te klasy społeczne mamlące o liberalizmie, o pięknym świecie, o utopii, to mamlały cały czas, że potrzeba rolnictwa organicznego. Kompletnie nie rozumiejąc, jak to wszystko działa, dlaczego to działa. No i mamlali cały czas, że to organiczne rolnictwo wyżywi cały świat. No oczywiście oni mając pieniądze chodzą do najróżniejszych bardzo, bardzo drogich sklepów, tam gdzie są te organiczne, jest organiczne jedzenie, no ale to może reprezentować 5-10% produkcji światowej, a gamonie wszyscy ten obłęd lewactwa amerykańskiego wmawia, że to wszyscy mogą jeść to jedzenie organiczne. Unia Europejska w sumie zmusiła swoich członków do tego, żeby potroili produkcję organiczną do roku 2030. Także dużo tych najróżniejszych organizacji niedochodowych pcha na siłę to, żeby produkować jedzenie organiczne, no ale najgorsze jest to, że pchają do krajów rozwijających się. Wymyślają coś takiego, że w tych krajach rozwijających się to bardzo im pomoże. No niestety przykład Sri Lanki, no to jest dramatyczny i pokazuje, jaka to wielka wpadka jest. Na zachodzie też ludzie mają wylasowane te wszystkie mózgi. W Niemczech no to połowa, tak samo jak i w Ameryce, połowa wierzy, że organiczne jedzenie może zlikwidować głód na świecie. No ale to są właśnie ci lewacy, tak? Ci konserwatyści, no to rozumują normalnie, no i wiedzą, że to wszystko musi być jakoś tak rynkowo
rozwiązane, no bo pieniądze są jednak pieniądze. No bogaci liberałowie kompletnie nie biorą pod uwagę kosztów, a niestety normalni ludzie zawsze biorą pod uwagę koszty. No ceny podskoczyły dlatego, że nawozy zaczynały być coraz droższe, energia, czyli ropa, benzyna i tak dalej, no i czyli wchodzi też koszt transportu, no i do tego jeszcze konflikt na Ukrainie, no to pokazał, że organiczne rolnictwo, no to w ogóle nie ma sensu, dlatego że no, nowoczesne rolnictwo, no to wzrosły w zasadzie wydajność hektara. To w latach 60. To taki był idiotyzm w Indiach, że doszli do wniosku, że tam wyprodukowali ileś tam ton ryżu z hektara. Więcej, tam 10, 20 czy 30%, no ale to była tylko ta bezwartościowa masa. Tam brakowało tych najróżniejszych potasów, azotów, magnezu i tak dalej, i tak dalej. Także, że w misce było dużo, dużo więcej tego wagowo, no ale wartościowo to nie było tak dużo. No a te nowoczesna technologia teraz rolnicza doprowadziła do tego, że jest bardziej wydajna, ale również wartościowa. W organicznym rolnictwie no to potrzeba przede wszystkim no to nawóz. No to nawóz to jest to, co tam krowy zeżrą i się wysrają, no i w tej oborze zbiorą. W Północnej Korei no to nie mają nawozów sztucznych, to no, używają nawozu w zasadzie odchodów ludzkich jako nawóz w rolnictwie. Dlatego co trzeci, czwarty ten żołnierz, który ucieka z Północnej Korei do Południowej Korei, no to ma tasiemca. Dlaczego ma tasiemca? No bo oni tymi ludzkimi odchodami po prostu nawożą swoje pola. To jest makabra, to już od setek lat, od tysięcy lat ludzie wiedzą, że jednak niewskazane jest to, co człowiek je, żeby używał swojego własnych odchodów. No i to jest to, że to nowoczesne rolnictwo, no to polega na nawozach, polega na spryskiwaniu. No to jest ten koszt, żeby ludzie nie byli głodni. Stosunkowo, jak się popatrzy, ile te rolnictwo organiczne jest mniej wydajne, no to od 1/3 w zasadzie do gdzieś do połowy. Także potrzeba prawie, że dwa razy więcej ziemi na produkowanie tego. Na ziemi nie ma, tak? Ziemi nie ma. 40% powierzchni globu, która, no, powierzchni tej, gdzie nie ma wody czy lodowców, no jest przeznaczona na produkowanie jedzenia. Także koszty produkcji są 50% większe, no a jak koszty produkcji są 50% większe, to i koszty detaliczne są dużo, dużo większe. No i za bardzo, jak badania pokazują, no to nie wpływa to na poprawę zdrowia ani tego, że te zwierzęta są traktowane dużo, dużo lepiej. No to są wszystkie bajki najróżniejszych utopistów i ludzi, którzy wierzą w swoje własne opowiadania. Także większe ceny, no dla niektórych krajów, no to jest makabra. To większe ceny, no to już jest w sumie koniec. Największą taką właśnie tragedią, no to było w Sri Lance. W Sri Lance wyskoczył
wyskoczył taki kandydat na prezydenta, no i wygrał w 2019 roku, no i powiedział, że zrobią taką przejście do produkcji organicznej. No i czy ta zmiana coś osiągnęła? No tak, tragedia, smród, brud i ubóstwo się z tego wszystkiego zrobiło. Zlikwidowali import wszystkich tych nawozów, azotu i tak dalej. Produkcja ryżu spadła o 20% w ciągu pierwszych 6 miesięcy po tym, jak oni o tym zdecydowali. Farmerzy pokazują, że produkcja herbaty spadła o 40%. Ceny żywności podskoczyły nieprawdopodobnie. Część warzyw wzrosła 4-5-krotnie. Także Sri Lanka wycofała się z tego i przestała myśleć idiotycznie o organicznym produkowaniu jedzenia. Ten przykład pokazuje, jak niebezpieczne i jak jest brak odpowiedzialności tych wszystkich ludzi, którzy na Zachodzie po prostu nie mają pojęcia, co proponują. Te wszystkie organiczne rolnictwo, to odrzuca te syntetyczne azotowe nawozy, ale to jest... Nie ma wystarczająco naturalnego azotu na świecie. Także jak wspominałem, to tylko częściowo zwierzęta to produkują, ale co one produkują? One produkują też z paszy. Także sztuczny nawóz jest odpowiedzialny za wyżywienie 4 miliardów ludzi na świecie, czyli prawie połowę światowej populacji. Bogaci ludzie, to oni mogą sobie pozwolić na to, jak cena poskoczy. W ogóle nie patrzą, ale większość biednych rodzin na całym świecie, to wydaje na jedzenie więcej niż połowę swojego dochodu. Także jeżeli cena żywności podskoczy gdziekolwiek o 1%, to jest następne 10 milionów ludzi spada do poziomu biedy i nędzy. Także jeżeli ktokolwiek zachęca do tego organicznej produkcji rolniczej na całym świecie, to pokazuje, że to miliardy mogą zacząć być głodne. To jest właśnie ten idiotyzm tych lewackich ludzi, którzy aktywistów, towarzyszy, którzy marzą o jakimś utopii nie do zrealizowania. Jeżeli się patrzy na te braki w jedzeniu, bo mało ludzie piszą o tym jedzeniu w Ameryce, to nie piszą, bo nie starają się, żeby nie było paniki, ale świat się jednak toczy, i trzeba się zastanowić, jaka jest rola Ukrainy i Rosji. Rosja, oni produkują prawie 1/4 światowej produkcji tych zbóż, żyta i tak dalej, do tego kukurydza, olej słonecznikowy. Wielkie problemy w Indiach na przykład mają, bo brakuje oleju słonecznikowego. Wydawałoby się, że w Indiach mogliby produkować olej słonecznikowy, bo mają i słońce, mają i ludzi, mają i biedę. Niestety importują to z Ukrainy. Potas to również jest produkt, który jest bardzo ważny dlatego, żeby rośliny rosły. To pochodzi z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy. Rosja produkuje 8% nawozów sztucznych. Ciekawe jest właśnie, w Ameryce to wyrzucili
jednego z zawodnika z Formuły 1. Jego ojciec był właścicielem zakładów produkujących nawozy. No, on jako Rosjanin, on niby ma obywatelstwo brazylijskie i rosyjskie, no ale wywalili go. No ale to pokazuje jak częścią tych miliarderów rosyjskich, no to zrobili te miliardy na prywatyzowaniu fabryk państwowych. No ale 8% produkują. Potaż, azot, wszystkie te azotowe nawozy, no to cena podrożała trzykrotnie nawet przed tą inwazją Rosji na Ukrainę i to wszystko idzie w górę. Te nawozy są produkowane z ropy, to są chemiczne, to z ropy jest produkowane, z węgla i to wszystko powoduje to, że ceny po prostu rosną nieustannie. No i będzie kompletna dewastacja, to będzie kompletne zniszczenie, ceny wzrastające to mogą doprowadzić, że ryż wzrośnie o 10-20%, to jest 500 milionów ludzi będzie głodnych. Politycy i wszyscy aktywiści środowiskowi, no to oni muszą się skoncentrować właśnie na produkcji taniego jedzenia, no bo ludzie będą umierali z głodu, także traktowanie tych wszystkich szarańczy, nie szarańczy, tych myszy, nie myszy, to wszystko, co się odbywa, no i nawozy, no to jest bardzo wielka sprawa. A to nawozy muszą być produkowane. Regulacje też muszą być usunięte, bo teraz jest za dużo tych regulacji, szczególnie dotyczących tych energii kopalnianych. Także no jak zwykle lewactwo, które ma miękkie serce, no to ludzie mają twardą dupę, tak to się kończy. Trzeba by było zostawić to wszystko w spokoju i cała ta obsesja i wariactwo i obłęd z jedzeniem organicznym na talerzu bogatych ludzi w Ameryce, czy na talerzu bogatych ludzi w Europie, czy gdziekolwiek, no to trzeba powiedzieć im, żeby spadali, no żeby po prostu spadali, trzeba im powiedzieć, że nie mają pojęcia, czym cały świat żyje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia na normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, no głosujcie na normalnych. Wszyscy ci, którzy wydają ciężkie pieniądze na jedzenie organiczne i proponują, żeby wszyscy jedli to jedzenie organiczne, no to można dojść do wniosku, że to jest banda oszołomów. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. No jeżeli głosujecie na tych, którzy pchają, czy tam wydają prawa w jakimkolwiek kraju, gdzie mieszkacie, zmieniające tą sytuację żywnościową właśnie poprzez to, że pchają te jedzenie organiczne, no to jesteście odpowiedzialni za głód wielu milionów ludzi. Zdrowia dla normalnych.